Astronomia to jedna z najstarszych nauk i najbardziej złożonych systemów wiedzy. Nauka ta zajmuje się badaniem ciał niebieskich, takich jak gwiazdy, planety, komety czy galaktyki. Wielu ludzi wierzy, że gwiazdy widoczne nocą na niebie wyznaczają los człowieka oraz sterują jego poczynaniami. W rzeczywistości ich obecność daje nam do zrozumienia, jak bardzo podlegamy prawom przyrody, pokazując tym samym naszą bezradność w obliczu wszechświata. Noc spadających gwiazd. Pod taką nazwą 13 sierpnia w Łosiu odbyła się impreza astronomiczna. Zjawisko spadających gwiazd, czyli meteorów, spowodowane jest tym, że kometa przechodząc kiedyś w okolicach Ziemi pozostawiła taki odpowiedni warkocz i my wpadamy po prostu w ten warkocz i widzimy spadające gwiazdy, czyli część pozostałości po komecie. W ramach projektu Trzy pokolenia, wspólne pasje, jedna rodzina, projektu, który jest współfinansowany z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, w ramach warsztatów naukowych dzisiaj spotykamy się na imprezie Noc Spadających Gwiazd. To jest impreza organizowana przez Stowarzyszenie Skrawek Nieba w Łosiu. Zaprosiliśmy na tą imprezę trzy pokolenia, czyli rodziców, dzieci i babcie. I zaprosiliśmy do współpracy pana Pawła Barszcza, który organizuje szereg różnych prelekcji, zajęć o tematyce właśnie astronomicznej. I dzisiaj podczas imprezy plenerowej Noc Spadających Gwiazd zaczęliśmy od warsztatów na temat astrofotografii. Dzieci budują rakietki kosmiczne, więc w plenerze, jeszcze w atmosferze wakacyjnej, chcemy miło spędzić czas i trochę się nauczyć. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek z dziedziny astronomii oraz fotografii, na przykład jak fotografować niebo nocą. Nie zabrakło także atrakcji dla tych najmłodszych uczestników.